Cześć kochani, witam w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj moim gościem jest Nicole Bogdanowicz, na której wykonałam makijaż Natural Glam, makijaż, który wydobywa naturalne piękno. Jeśli chcecie zobaczyć, jak on powstawał, to co? Zostańcie z nami. Zostańcie z nami, zapraszamy. Wiesz, jaki make-up będziemy dzisiaj robić? Natural Glow? Natural Glam! Glam! No. Glam, czyli taki make-up, który wydobywa naturalne piękno, którego ty masz mnóstwo, ale zrobimy tak, żeby jeszcze bardziej je podkreślić. Małymi środkami, tak żeby nie przemalować, nie przykryć twojej delikatnej, subtelnej urody. Zaczynamy od pielęgnacji. To jest bardzo przyjemny krem z kwasem hialuronowym. To jest super krem właśnie pod makijaż, on jest lekki, nie obciąża skóry. Jest baza, która bardzo mocno rozświetla i nabłyszcza, ale ja położę ją tylko na boku twarzy. Tak, dokładnie. Zgadzam. Nie zawsze ona się nadaje na całą twarz. Jeśli macie cerę mieszaną czy w kierunku tłustej, to lepsze będą właśnie boki twarzy. Ile czasu przeznaczasz na swój make-up, Nicole? Podchwytliwe pytanie. Zazwyczaj szybciutko to idzie. Jak jestem w samochodzie, to się maluję. Jeszcze na tym etapie nie zapominajmy o nawilżeniu ust. Dior Backstage, bardzo lekki podkład, daje fajny, naturalny efekt. Ja sięgam po kolor 2W, który jest takim cieplutkim kolorem. Myślę, że super się zgra z twoją opalenizną. I nakładam go sobie wilgotną gąbką na całą twarz, omijając tylko skórę wokół oczu. On bardzo fajnie wychodzi na zdjęciach, lubi go kamera. Teraz sobie przejdziemy do korektora i to jest korektor dosyć mocny. To jest odpowiedź marki L'Oreal na korektor Tarte. I on ma to krycie naprawdę niezłe. Jest naprawdę takim korektorem maskującym, ale jeśli odrobinę nałożymy go pod oczy i wklepiemy dobrze ten produkt, to on robi robotę i właśnie fajnie się sprawdza też na zdjęciach przy takich świetlistych makijażach. Trochę tym korektorem wymodeluję twarz. Będę rozświetlać niektóre miejsca. Czas na niezawodne korektory. Ja zawsze sięgam po tą paletę, jak mam leciutki podkład, który robi mi taką naturalnie wyglądającą skórę, a to, czego podkład mi nie przykryje, to sobie nakładam punktowo albo taką leciutką warstwą korektor. I też będziemy trochę dekolt rozświetlać, tak żeby pasował do reszty. Pamiętajcie, jak robicie sobie zdjęcia na Instagram, żeby zadbać o każdą odsłoniętą część ciała, czyli jeśli dekolt kończy się tutaj, no to malujemy całość, wtedy jest takie wrażenie perfekcyjnego make-upu. No i też ważne jest, jeśli wyświecamy twarz, robimy makijaż glow, to samo na dekolcie. Fajny produkt, bardzo ładnie wyświeca skórę. On ma piękny, cielisty odcień, w ogóle jest w 3 odcieniach, ale one są właśnie takie naturalne, dopasowane też do naszych polskich karnacji, co jest ważne. I co my teraz robimy, Kasiu? Teraz wyświecamy dekolt, rozświetlamy go ładnie. No to właśnie chyba teraz powinnyśmy poprosić o subskrypcję. Jak to się robi? Kochani, zostawcie suba, łapki w górę i oglądajcie dalej. Potrzebujemy odrobiny pudru, żeby utrwalić nasz makijaż. To jest bardzo lekki puder. Moja najnowsza zdobycz, bardzo fajny produkt, bo to jest bronzer i rozświetlacz w jednym. Bardzo naturalne odcienie. Ten rozświetlacz jest tak uwielbiany przez różnych makijażystów, bo on wygląda bardzo naturalnie. Myślę, że też by sprawdził się w kinie, w telewizji. Wzmacniam bronzer, robię to takim miękkim pędzelkiem, o który często pytacie, to jest London Brush Company numer 13. Dla mnie przy nakładaniu bronzera jest
bardzo ważne, żeby nie zatrzeć sobie produktów, które nakładałam wcześniej. Jeszcze sięgam po róż i on daje takie ożywienie. Uśmiechnij się trochę. O, gdzieś tutaj, tu gdzie się zawsze naturalnie różowimy. Wyczesuję sobie brwi do góry. No i lekko sobie utrwalam brwi takim koloryzującym żelem. Zaczynamy makijaż oka. Ja lubię bardzo używać cieni w kremie jako bazy. Moja kolekcja cieni Charlotte Tilbury powiększyła się o taki piękny odcień Rose Gold. I ponieważ to będzie złocisty makijaż, bardzo mi się ten kolor podoba, bo chcę, żeby to nasze oko było takie trochę przełamane, nieidentyczne. Można nakładać ten cień palcem, można trochę rozetrzeć pędzelkiem. Wracam do bronzera i sobie podkreślam załamanie powieki. I myślę, że użyjemy tego koloru, żeby podkreślić zewnętrzne kąciki, trochę nadać im głębi. Trochę zawsze robię to pod skosem, kierując się ku brwiom. Będę rozcierała kontury, tak żeby ta powieka była wymodelowana, ale nie było widać takich wyraźnych przejść między kolorami. W naszym przypadku będę to robić takim bardzo delikatnym beżowym kolorem, takim pędzlem, kuleczką. Cielista kredka na linii wodnej ożywia spojrzenie, zabiera zmęczony wygląd. Rzęsy, tym razem na pasku. Zanim nakleimy rzęsy, zrobię kreskę cieniem. Ważne, żeby ten klej troszeczkę scalił się z rzęsami, czyli dajemy mu takie 50 sekund, żeby on tak zgęstniał. Na początku właśnie dbam o ten środek, a dopiero później boki. Trzymam w ręku eyeliner i dosłownie ten moment klejenia i trochę na rzęsach wzmacniam sobie takim czarnym kolorem. Oko jest zrobione, ja sobie na koniec makijażu oka przygotowałam coś ekstra, czyli taki brokatowy cień w płynie i ja nałożę palcem odrobinę na sam środek powieki. Trzeba stopniowo nakładać te cienie, żeby one też nam się nie kruszyły. To jest coś, co sprawia, że ten makijaż jest troszkę bardziej niezwykły. Ja zawsze lubię jakąś taką kropkę nad i. No i myślę, że nadszedł moment, że mogę Ci pokazać lusterko. Sama powiedz, czy jest się czego bać? Jest pięknie. Jest pięknie, dziękuję. Tak to... Podglądałam cały czas. No nie wytrzymałabym, jest cudnie, bardzo mi się podoba. Mi też się podoba, super się z Tobą pracowało, Nicole. Dla mnie zawsze to jest takie wyzwanie, żeby nie zepsuć takiej urody, jak tylko widzę. Taką pięknotkę. Myślę, że jest w punkt. Też tak myślę. Jest super. Dziękuję. Dziękuję. Dziękujemy Wam za oglądanie. Dziękujemy.